Cała Polska z was się śmieje. Prezes PiS mówi tak. Musimy pamiętać o tym, co było 35 lat temu, ale pamiętajmy również o współczesności. Nie dajmy sobie wmówić, że dobra zmiana jest przeciwko ludzi i że prowadzi do dyktatury. Pozwoli pani Magdo, że zacznę od pana Marcina teraz w tym przypadku. No muszę powiedzieć, że z rosnącym obrzydzeniem słuchałem tej części, o której pani wspomniała, tej drugiej części dotyczącej współczesności, bo przecież nie dalej jak wczoraj pan prokurator stanu wojennego Piotrowicz mówił o sobie, cytuję, jestem twarzą Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie on tu dzisiaj był? No była tam cała wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości, a gdzie była twarz Prawa i Sprawiedliwości, prokurator Piotrowicz, który wówczas w stanie wojennym oskarżył członka Solidarności za to, że roznosił ulotki i żądał dla niego 3 lat pozbawienia wolności. Andrzej Gwiazda bardzo słusznie wspomniał o tym, że byli wówczas ludzie, którzy kupowali w sklepach za żółtymi firankami wtedy, kiedy naród nie miał co do garnka włożyć. No właśnie Piotrowicz kupował w sklepie za żółtymi firankami, tak? Dzisiaj on jest twarzą Prawa i Sprawiedliwości. On jest szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości właśnie. Po 35 latach człowiek, który wtedy służył partii i dostał za to Brązowy Krzyż Zasługi, dzisiaj jest szefem Komisji Sprawiedliwości, wysunięty przez partię, która w nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, i ci ludzie mają czelność dzisiaj stać i twierdzić, że to oni są kontynuatorami Solidarności, a po drugiej stronie, bo widzowie mogą nawet nie wiedzieć, że wzdłuż Alei Jerozolimskich do siedziby PiSu przeszła dzisiaj gigantyczna demonstracja KOD-u. Oczywiście wiedzą, pokazywaliśmy to dziś na antenie TVP Info, również teraz pokazujemy. Sam początek państwo pokazywali, a ja jestem tutaj już ponad godzinę i widzę, że I pan pokazujecie państwo koniec. tylko jedną stronę. Przez, od godziny 16, no proszę sobie wyobrazić, proszę, że ci, którzy wówczas siedzieli w więzieniach, są na tamtej demonstracji. Pokazywaliśmy również uroczystości Prawa i Sprawiedliwości. Pani dostrzegam tutaj Magdo? Sporą manipulację w tym, że pokazujecie tylko jedną, od godziny czy nawet od półtorej, tylko jedną demonstrację, a tamta wielotysięczna, panie Radzie, od godziny 16 pokazywaliśmy Marsz Komitetu Obrony Demokracji to. O 18. Pokazywaliśmy uroczystości, dlatego że one akurat o 18 się zaczynały. Ale tam też trwają uroczystości. Tam w za chwilę do nich wrócimy. Pod budynkiem, na gorąco pod budynkiem Prawa i Sprawiedliwości trwały w tym samym czasie przemówienia działaczy KOD-u. O tym również mówiliśmy i to również pokazujemy. Pani... Komuniści i złodzieje!